Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No, my na pewno się cieszymy, bo wygraliśmy spotkanie na bardzo trudnym, ciężkim terenie. Na pewno mieliśmy podstawy, żeby tego spotkania się obawiać, ale też bardzo wierzyliśmy w siebie, mieliśmy plan na to spotkanie i myślę, że to spotkanie odbyło się właśnie w taki sposób, jak my chcieliśmy, poza może okresem w pierwszej połowie, kiedy to po strzeleniu bramki Arka nas mocno przycisnęło, ale myślę, że to bardziej wynikało z naszej jakiejś takiej, może nawet momentami nieporadności, nerwowości, stąd kilka naprawdę groźnych sytuacji takich na to, żeby doprowadzić do remisu przez gospodarzy. Druga połowa myślę, że taka też tak jak oczekiwaliśmy tego, czekaliśmy na swoje kontrataki, mieliśmy swoje niezłe sytuacje. Arka też, ale jak się prowadzi 2-0, już jest spokojniej. Także myślę, że zasłużenie wywozimy dzisiaj 3 punkty z Gdyni. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenera gości? Dzień dobry panie trenerze, Mateusz Hawrot, Meczyki. Ja chciałbym pogratulować oczywiście wygranej i zapytać, czy po tej wygranej na 3 kolejki przed końcem, gdzie macie mecze z Odrą, z GKS-em, Katowice, z GKS-em Tychy, Ruch jest na drugim miejscu w tabeli, czy można powiedzieć, że teraz na ten moment jesteście faworytem do awansu obok ŁKS-u? Nie wiem, co mam powiedzieć, bo rzeczywiście ten terminarz jest nieubłagany i zostały 3 kolejki do końca. Ja cały czas staram się tonować u nas to wszystko. My nie byliśmy chyba wśród panów też. Nie wierzę, że ktoś przed ligą typował nas, że będziemy na takim miejscu, jakim jesteśmy i podejrzewam, że gospodarze marzyliby o tym teraz, żeby się z nami zamienić. I to bardziej Arkę Gdynia, gdzie się upatrywano na tych miejscach. My jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, ale jeszcze raz to powtarzam. To jest nasza zasługa, to jest dzięki naszej pracy, ale też nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jak się to mówi. Jeszcze nie ma końca i zawsze mówimy, patrzmy na tabelę po ostatnim spotkaniu i myślę, że tutaj dla nas też jest to teraz takim wyzwaniem, żeby w tych 3 ostatnich spotkaniach pokazać swój charakter, pokazać swoje umiejętności, żeby te spotkania właśnie potoczyły się po naszej myśli. No cóż, porażka na pewno nie jest dla nas ostatnio niczym nowym. Martwi to. Patrzyłem teraz na statystyki. Stworzyliśmy 22 pozycje do strzelenia bramki, przeciwnik 8. No niestety nie strzelamy. Mieliśmy w tak trudnym momencie, kiedy przegrywamy 2-0, trudno zabrać chłopakom, że nie chcieli, bo to by było krzywdzące. No ale niestety piłka nożna to jest gra do własnej bramki, bronienie i strzelanie bramek przeciwnikowi. Niestety temu zespołowi nie idzie. Szukaliśmy różnych rozwiązań, jeśli chodzi o ustawienie, bo do przerwy dostosowaliśmy się do przeciwnika, grając w wielu fragmentach 4 obrońców. No niestety też nie wyszło. W drugiej połowie trochę zmieniliśmy i można powiedzieć, że dosyć dużo tych możliwości do strzelenia bramki poprzez tą grę od boku było. Stałe fragmenty, znowu dużo. Bramki nie strzelamy. No cóż, taki jest sport, taka jest piłka. Możemy tylko pogratulować przeciwnikowi, a my przełknąć gorycz porażki, niestety.